Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Wademekum Myśliwego. Dziś bardzo nietypowy odcinek. Dlaczego? Dlatego, że mógłbym powiedzieć: widzisz cel, nie widzisz przeszkód. Tak mawiali kiedyś radzieccy komandosi. Jest z nami taki komandos, UAZ. I to dziś tego komandosa sprawdzimy na polskich drogach. Dlaczego na polskich drogach? Bo jedziemy tym UAZ-em na wielkie polowanie hubertowskie do Spały. Razem z nami jest Romek z UAZ-a. Romek. Cześć, siema. To właśnie Romek będzie kierował, nie ja. Widzieliście, jak ja jeżdżę w terenie, więc lepiej, że to jedzie Romek dzisiaj po autostradzie. To zobaczymy, jak Romek będzie, przetestuje nam ten samochód. Właśnie przed chwilą zatankowaliśmy. Romek, ile weszło do baku? 60 litrów. Zatankowaliśmy 60 litrów. Myślisz, że starczy nam do Spały? No, spokojnie. Spokojnie. Ile UAZ pali? No tak przy tych autostradowych prędkościach, tak w granicach 13 litrów nam... Około 13 litrów. Zobaczycie, co to znaczy autostradowe prędkości z Romkiem. Powiem Wam tak, kawałek już przejechaliśmy, ale ani razu nie chwyciłem tak zwanej rączki z wstydu, więc jest całkiem nieźle. Zapraszam Was do UAZ-a, zobaczycie, co ten UAZ potrafi na autostradzie. A jedę zapłacić. Ktoś musi. Romek, jak tam się jedzie autostradą UAZ-em? No, całkiem sympatycznie. Powiedz mi, co my w ogóle tu mamy pod maską? Jaki silnik? No mamy tu jednostkę benzynową, 2,8 litra. Ile to koni ma? 150 koni. 150 koni w naszym UAZie? Jo. Jo, okay. zobaczymy jak te 150 koni spotka się z końmi w Spale. Co to się w ogóle będzie tam działo. Romek, a powiedz mi, a skrzynia biegów jaka tu jest? Ilostopniowa? 5-stopniowa skrzynia biegów. Przydałoby się chyba więcej, co? Bo tak widzę, jak jechaliśmy, to przy tej bezpiecznej prędkości i legalnej autostradowej, czyli w ile mamy w Polsce tą prędkość? 100 ile? 140. 140. No i tyle jechaliśmy. Widzieliście zresztą to na zdjęciach, tylko nie wiem, czemu masz na tempomacie ustawione 150. No ale dobra. A w ogóle słuchajcie, jaki czat. Kto z Was pamięta ze szkoły podstawowej cyrylicę? Nie wiem, czy tu widać. Zobaczcie. To wszystko jeszcze jest pisane cyrylicą. Można zmienić język, czy nie? Tak, można zmienić język. Ale my nie zmieniamy, bo my chcemy sobie podszkolić nasz rosyjski język, da? Tak. Mamy dla Was tutaj fajną jednostkę UAZ-a w wersji pick-up z jednostką benzynową 2,8 litra, 150 koni na ramię. Z przodu mamy sprężynę, z tyłu mamy zawieszenie, dzięki temu ta stabilizacja toru jazdy jest całkiem przyzwoita. Napęd na 4 koła. W standardzie za te 70 tysięcy otrzymujemy napęd na 4 koła. Możemy dorzucić ewentualnie blokadę dyferencjału, blokadę mostu, wtedy żadna górka nie jest straszna. Ta jednostka jest wyposażona troszkę poza standardem, oprócz pakietu zima, co wchodzi elektrycznie podgrzewana kierownica, czy podgrzewana przednia szyba, czy też podgrzewane 4 siedzenia. Otrzymujemy również klimatronik, który nam będzie tutaj sprzyjał podczas zimowych wypraw. Wygląd, tak jak tutaj widzicie, jednostka nie różni się od jednostki Patriot. Jedyna różnica polega na tym, iż część bagażową mamy jednolitą. Tutaj ta część bagażowa jest oddzielona, dzięki czemu wszelkie zapachy nie dostają się do kabiny, a za to można ją bez problemu umyć, wyczyścić. Nie będziemy mieli wtedy ją jak nową. Dodatkowy system oświetlenia, załączając go w nocy, czujemy się, jakby był dzień. Wspaniała, prosta jednostka, 2,8 litra benzynowa, prosta w konstrukcji. Jak zauważycie, zwykłe wtryski. Tilt umiejscowiony właśnie w tej pozycji, aby nie nabrać wody. Jest możliwość wyciągnięcia jeszcze komina poza dach. Fakt, brudny jest. Testowaliśmy go w różnych warunkach. Pływaliśmy nim, jeździliśmy po bezdrożach, jeździliśmy w
ciężkich warunkach. Niebawem będziecie mogli przekonać się, jak on pracuje również na łąkach. Będziemy dokonywać rekordu. Kto zwycięży? Czy koń, czy 150-konna jednostka Łaza? Zobaczcie, całkiem przyzwoite wnętrze. Nie odbiega od zachodnich sprzętów. Jednostka wyposażona jest w 5-biegową skrzynię biegów, w napęd na 4 koła oraz reduktor plus blokadę tylnych mostów. Jak tu dobrze zauważyć, można podgrzewane są również wszystkie siedzenia przednie, jak i również tylnie. W standardzie otrzymujemy tapicerkę nieskórzaną, ale w tej wersji już prestiżowej mamy wykończenie skórzanej tapicerki, wręcz wentylowanej. Skórzana kierownica, multifunkcyjna, podgrzewana elektrycznie. Mamy tutaj zestaw głośnomówiący. Tempomat, może nieaktywny, ale w zupełności wystarcza, ograniczenie również jednostki. Auto wyposażone już jest w system podgrzewania całej kabiny, elektroniczny. Oprócz tego mamy podgrzewane lusterka, podgrzewaną przednią szybę. System jazdy offroadowej, ABS-y, ESP wówczas wyłączamy i jesteśmy w pełni krasie w polu. Elektryczne szyby występują w standardzie, klimatyzacja również jest w standardzie. Dwie poduszki powietrzne, poduszka pasażera, jak i poduszka kierowcy. Jak zauważyliście na ostatnim filmie, nie wystrzeliły, jednak te czujniki są umiejscowione troszkę niżej, a z tego względu, że całość jest na ramię, także UAZ nam ostatnio nie ucierpiał. System nagłośnienia na Androidzie. Tak jak wspomniałem, jest wyposażony on w nawigację, jest wyposażony w zestaw Bluetooth. Można rozmawiać spokojnie, swobodnie przez telefon. Możemy podłączyć wszelkie urządzenia pod USB, czy też kartę. Obecnie pokonujemy tym UAZ-em niemałe odległości, sprawuje się całkiem nieźle. Ustawiamy tempomat na 150 na godzinę. Wówczas spalanie mamy rzędu 13 litrów, średnio wychodzi, ponieważ do tego spalania dochodzą również warunki ekstremalne w ciężkich warunkach, dlatego ta średnia w granicach 13 litrów i tak uważam, że jest bardzo przyzwoita. Mamy jeszcze również podgrzewaną przednią szybę, w zimę super się naprawdę bardzo przydaje. Po załączeniu silnika 2 minuty mamy szybę odśnieżoną. Jeżeli nie posiadamy garażu, jest to bardzo przydatna funkcja.